Okidoki. No i użyjemy sobie tylko jakiś pierwszy, lepszy tusz. Nie wiem, dlaczego sięgłam znowu po roller lash. Też mnie korci, słuchajcie, ten Bambi z L'Oreala bodajże chyba. Dajcie znać, czy używałyście. Ja widziałam u kilku dziewczyn na filmikach, ale no, tyłka mi nie urwał, w sensie tego widoku, który widziałam. Na pewno zdecydowanie już widać jakieś efekty tutaj przy tych benefitach. Ja z Benefit bardzo lubię tusze, ten Day Real też był bardzo fajny, tam tylko mnie lekko irytowała szczoteczka, która pamiętam do dziś, że drapała mi jakoś oczy, w sensie podrażniała mi oczy, tak jakoś wiecie, tam były takie igiełki, które powodowały, że mało komfortowe było używanie tego tuszu i nie pamiętam, czy mówię teraz o mini wersji, czy o tej dużej, ale też mi się podobała ta wersja niebieska. Ten niebieski tusz, kiedyś sobie go właśnie zastosowałam i bardzo ładnie oko wyglądało. Bardzo ładnie podkreślał u mnie tęczówkę, słuchajcie, niebieską oka, którą być może jak mam normalnie pomalowane oko, to nie widać, że mam niebieskie oczy. Może aż tak nie widać, ale mam niebieskie. Dzisiaj tu teraz jak patrzę, to widzę, jakbym miała, słuchajcie, jakieś szaro-zielone. A nie mam, mam niebieskie oczy. I właśnie tamten tusz bardzo ładnie podkreślał mi tą tęczówkę. Może się wybiorę dzisiaj jeszcze do Budsa, zobaczę, czy coś podorzucali teraz. 29 u nas, czyli za ponad tydzień, za dokładnie 9 dni, będzie Black Friday. Przypominam Wam też oczywiście o zniżce na, sorry, na Dresslily i na SHEIN z okazji właśnie Black Friday'a. Także tamte rzeczy, które Wam przymierzałam, słuchajcie, te takie wszystkie jeansowe, tam macie specjalną jeszcze dodatkową zniżkę z okazji Black Friday minus 20%. Naprawdę bardzo fajna promka, bardzo, bardzo mi się podoba, jest naprawdę odczuwalna w koszyku. Także mam nadzieję, że sobie skorzystacie, a tak jak mówię, idą święta, więc warto mieć gdzieś tam pozbierane takie zniżki. No żałuję, że nie mogę mieć dla Was więcej, bo ja to bym chciała mieć na wszystko dla Was, słuchajcie, jakieś zniżki, naprawdę. Także tak, czekajcie, bo się malnęłam chyba po włosach. Okidoki. Bardzo lubię efekt tego tuszu. Zakupiłam, już Wam mówiłam, że zakupiłam kępki, ale ja, kurde, oślica. Ja nie wiem, czy ja będę umiała sobie to naprawdę nakleić. Ja wiem, że to jest proste, Nie musicie mi teraz pisać, że Aga, to jest proste. Ja wiem, że to jest proste, tylko jak ktoś ma dwie lewe ręce, słuchajcie, do takich tutaj, kurde, manualnych czynności, no to przestaje być proste. Naprawdę. Wczoraj zaszalałam, słuchajcie, wszystko co miałam zostawione z wypłaty poszło mi na spożywkę, na te tam jakieś pierdu, choineczki, niechoineczki i na kurtki. Kupiłam nam wszystkim kurtki i bardzo, bardzo się cieszę, dlatego że już mamy część garderoby, słuchajcie, wymienioną, jeżeli chodzi o zimę. Bardzo mnie to cieszy, bo kurtek potrzebowaliśmy. Ja co prawda mam w szafie kurtki, ale bardzo dużo mam kurtek takich przejściowych. Po prostu przejściowych, nie takich zimowych, nie zimówek. Także bardzo mnie to cieszę, że znalazłam naszej całej trójce, no i postanowiłam zakupić i chciałam tylko z Oliwcią wymienić jej kurtkę. Jednak okazało się, że na Oliwcie, słuchajcie, ta kurtka była taka po prostu na styk. Ta M-ka była na styk i ja wiedziałam, że tak może być, dlatego pojechałyśmy od razu tego samego dnia. Jeszcze też pojechała Ania, bo Ani też patrzyła za kurtką, no ale Ania sobie nic nie wybrała. Także Oliwia wybrała sobie zupełnie inną kurtkę, żałowała trochę, bo ta naprawdę jej się podobała i cieszyła się z niej, no ale była na styk, a nie było większej, czyli ona miała M-kę, potrzebowała L-kę i niestety nie było. I zakupiła jakąś zupełnie inną, w ogóle mniej znaną, jeżeli chodzi o markę. Nie znam tej marki, ale taką sobie wybrała i to jest najważniejsze. Podobały mi się jeszcze inne bardziej niż ta, co ona wybrała, ale ta, co ona wybrała, też była fajna. Jak przyjdzie, może, a będę nagrywać jeszcze Wam cały czas, będziemy w temacie, słuchajcie, vloga, to Wam pokażę. No muszę Wam powiedzieć, że musicie spróbować te kosmetyki, bo Bo ja nie dowierzam, jaka gładka jest po prostu skóra. Więc jestem bardzo jeszcze ciekawa tego kremu pod oczy z kofeiną. Także on jest tam z jakąś z kawą i z jakimiś olejkami też i z czymś i w ogóle ma powodować, że znikają nam cienie pod oczami, niwelują się nasze kurze łapki, jakieś takie, wiecie, zmarszczki. No. I co? Zapach na dziś? Dziewczyny, zapach na dziś. A pojedźmy tym, bo już ten mi się kończy. Ja psikam, Oliwia psika, ja psikam, Oliwia psika i po prostu już jest zaraz będzie wypsikany. Więc dzisiaj używamy sobie Lancome Idol. Idol dzisiaj poleciał, jego mam trochę więcej. Do niego już nie wrócę, ale do Libre wrócę. Wyczekam sobie Black Friday'a, być może. Ja 30 mam wolne, co prawda, więc już będzie po Black Friday, ale zobaczymy. Bo to jest piątek, sobota, w piątek w sumie mam na 16, więc do 16 mam czas, żeby jeszcze gdzieś tam polecieć, no ale szkoda, że nie zdążę pewnie, wiecie, pojechać gdzieś poza gala. To jest takie, no chyba, że może Krzysia namówię, to może byśmy podjechali gdzieś na Fort Kinnaird, może bym popatrzyła za zapachami, bo bardzo bym chciała móc dostać właśnie tego Libre w jakiejś fajnej przecenie. No, nawet bym kupiła ten zestaw, bo tam jest zestaw taki 2 zapachy, chyba jest 30 i chyba jakaś 15 albo 50 i 30 za 78 chyba funtów. Teraz nie pamiętam, nie chcę Wam pomylić, ale wiem, że są 2 zapachy w jednej cenie, czyli jakaś wersja do torebki i wersja taka normalna i za 78 to jest, więc ja chciałabym, żeby to mogło być za jakieś 50 parę, ja bym wtedy to kupiła i miałabym 2 zapachy, wiecie o co chodzi, żeby jakaś fajna promka była. Dobra, żegnam się z Wami, bo się tak rozgadałam, że za chwilę już cały vlog przeleci. Jeżeli byście miały zapytania o bluzkę, to bluzka jest taka, nie powiem no name, bo ona nie jest no name, to jest coś takiego. Anya napa, cokolwiek to znaczy. To jest z tego lędwiska, kupiłam ją w takiej marce za 12,99. Odłożyłam ją za pierwszym razem, ale że wzięłam kurtki, to jej nie kupiłam, a potem jak wróciłam wymienić Oliwii kurtkę, która okazała się o dychę ponad tańsza, no to zakupiłam sobie właśnie tą bluzkę. Tak ona wygląda, ma takie rękawy. Mi teraz ten styl się jakoś, nie wiem, przypodobał bardzo przez te szeinowskie. Bardzo mi się to podoba, to jest fajne, eleganckie, romantyczne, kobiece, a nawet i seksowne, z fajnym makijażem myślę. Także to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, polecam Wam zajrzeć na Ashley Aromas, zajrzyjcie na Instagramie, udostępnię Wam linki. Ja dzisiaj będę chciała już odpalić sobie tą przesyłeczkę, bo jestem mega jej ciekawa. Także pozdrawiam bardzo gorąco, do usłyszenia całkiem niebawem. Buziaki, bajo! I hejo, hejo, i nie wiem, czy dzień dobry, czy nie dzień dobry, dlatego, że nie wiem, czy to będzie kontynuacja, czy to będzie nowy start vloga. Okej, w miarę jest w porządku. Słuchajcie, nie wiem, czy dzień dobry, ale chyba dzień dobry. Witamy się i tak tego samego dnia, czyli w kolejnej części vloga. Ja byłam, słuchajcie, byłam w sklepie, właśnie wróciłam. Będzie przepis, ale będzie też haul z siaty, czyli normalnie, codziennie. Byłam po pewne zakupki, raz, że będą mi potrzebne pewne rzeczy na obiad, a nie wiedząc co zrobić na obiad, wymyśliłam, w sensie zainspirował mnie pewien przepis i będą to kurczakowe rolatki z cukinią, czyli rolatki z kurczaka z cukinią. Ale zanim przejdziemy do samego przepisu, to pokażę Wam tutaj haul z siaty, co zakupiłam. Bazylię kupiłam, gdyż bazylia będzie nam potrzebna. Nie odpakowuję jej, bo ostatnio jak odpakowałam z tego opakowania, to mi po prostu klapła od razu. Jajka będą nam również potrzebne do tego też przepisu, ale to później. Mozzarella w zalewie i kupiłam sobie kubek, słuchajcie. Taką szklaneczkę sobie kupiłam na świąteczne trunki, na kawę, na cappuccino, które mało lubię, ale na herbatę z cytryną, no takie gingerbready, słodziaszcze, no i duży, fajny kubas, także będę go za chwilę rozprawiczać. Taki kubek kupiłam w Aździe, jakby co, bo wszystkie zakupy robiłam w Aździe i za £1,50. Także super cena. Kupiłam dzieciaczkom mandaryny, także mandarynki dla dzieciów. Dalej Zakupiłam dzieciom, słuchajcie, taki mleko blueberry muffin, czyli o smaku jagodowych, owoców leśnych, muffinek o takim smaku. Czyli mleko, czekajcie, muszę je tutaj gdzieś umieścić, muszę zrobić sobie tutaj miejsce. O, dobra. Dalej, cukinia. Cukinia będzie nam potrzebna do przepisu. Zakupiłam po raz kolejny płyn do płukania jamy ustnej Listerine, ta nowa wersja Nightly Reset. A dlaczego zakupiłam? Dlatego, że mój synek, kąpiąc się, słuchajcie, zwalił butelkę i nam się wylało wszystko. Także zakupiłam go po raz kolejny, bo po pierwsze wydaje mi się, że jest fajny, posmakował mi, a co jest fajne, że czuć go rano jak wstajecie, to czujecie go w jamie ustnej, czujecie ten smak w ustach, także ja po prostu Wam go polecam. Rano się budzicie ze świeżym oddechem, także to jest fajna sprawa. Nie mówię, że się budzicie nie ze świeżym, ale wiecie, jak się budzi człowiek rano, no to nie jest to oddech pierwszej świeżości, że tak powiem. Dalej zakupiłam śmietanę zwykłą, najzwyklejszą. Dalej zakupiłam olej, oliwę z oliwy, bo już mi się skończył nam się olej. Piersi z kurczaka, gdyż jest to podstawa naszego przepisu, także zakupiłam piersi z kurczaka. Zakupiłam kostki do prania, wybrałam tym razem lawendę. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ostatnio tak jak ja nie cierpiałam, może dlatego, że pierwsze wszystkie zapachy, jak ja wąchałam lawendowe, były to mocne zapachy i ta lawenda naprawdę jakoś mnie drażniła, a od jakiegoś czasu, słuchajcie, po prostu mi się zaczyna podobać. Nie wiem, czy w każdej postaci, zaraz się przekonam, jak to będzie w postaci tutaj tych, nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze otwieram nawet, słuchajcie. Co push? Co mam zrobić? Push. Co mam tu pusznąć? No, będę otwierała to 3 dni, słuchajcie. Dobra. Nie było to proste. No jest to trochę mocniejsza ta lawenda. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie mnie to drażnić. Jak tak, no to będą nasze pierwsze i ostatnie. Także bold, ale o zapachu lawendy. Nawet nie zamykam już, bo później będę się wkurzać przy następnej próbie otwierania. Okidoki. I chyba jeszcze jakaś jedna rzecz, wie? Tak. Jeszcze zakupiłam, słuchajcie, syrop malinowy do rozcieńczania dla dzieciaczków, bo tą porą ja uwielbiam. Czasami po prostu nie macie co do picia, to rozcieńcza się syropy. A, kot. I słuchajcie, coś miałam ochotę na coś łakociowego. I rzecz ostatnia to jest taki zestaw, zaraz mi się dalej posypie, takich różnych ciastek. Ja bardzo je lubię, za chwilę robię sobie właśnie kawę i nie omieszkam zjeść sobie któregoś z nich. Co ja lubię z nimi robić? Lubię je sobie podgrzać w piekarniku. One są wtedy takie chrupiące, ciepłe, smaczne. Jest tu opcja z budyniem waniliowym, jest tu opcja z cynamonem i jest tu opcja z jakimś chyba bodajże dżemem i takimi przyprażonymi rodzynkami. Także i orzechami. Także ślinka mi cieknie. Brakuje mi tu tylko almondowego krosanta. Nic więcej. Były, ale oddzielnie niestety. Także robię sobie kawcie i odczekuję, idę naładować telefon, gdyż mam słabą baterię. Jak się już trochę podładuje, to ja w międzyczasie spróbuję Wam właśnie coś zedytować, uzupełnić sobie papiery, które mam do uzupełnienia. No i wyczekuję na moment, w którym po prostu będzie, nie wiem, pół godziny do przyjścia dzieci. Wtedy zacznę robić obiad, żeby on był po prostu świeży. No, biorę, otwieram ciacho, układam wszystkie rzeczy, zanoszę na miejsca i co? I odzywam się do Was niebawem.